Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, ja mam tylko 168 cm wzrostu. Akurat tyle, żeby być widocznym. Stojąc na scenie, akurat tyle, żeby nie patrzeć na Państwa z góry. Winien jestem szanownej premierowej publiczności kilka słów wyjaśnienia. Z czym i za czym? Sam tytuł widowiska wskazuje kierunek jego odbioru Państwa wyobraźni. Koniec i początek. Tom wierszy wypuszczony na rynek w 1993 roku. Akcja dramatyczna widowiska zaczyna się od końca. Od dnia 9 lutego roku 2012 na ulicy Kanonicznej w Krakowie i bierze do początku dorosłego życia Wisławy Szymborskiej do roku 1945, aby zamknąć tę drogę powrotem do zimowego przedpołudnia lutego roku zeszłego. Jednym słowem próba retrospekcji w odwrotnym kierunku do wskazówek zegara. Drugie wyjaśnienie należy się Państwu co do formy spektaklu. Teatr biograficzny. Teatr ruchy współczesnej podążył chyzo za tym nowym prądem popularności i wyraźnie zaczyna dominować na scenach całego świata, zarówno dramaturgią, jak i produkcjami scenicznymi. Polski teatr, to trzeba stwierdzić z radością, nie pozostaje w tym. Teatr biograficzny, literatura biograficzna, to kluczowy dla gatunku mariaż prawdy faktów i prawdy fikcji. Oczywiście wybitne biografie rozsadzają ramy tzw. wielkiej historii. Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej, laureatki Nagrody Nobla w roku 1996, odkształciła te ramy na zawsze. Właściwie rozsadziła je i wydostała się na wolność samoistnego bytu. Teatr daje szczególne możliwości eksplorowania tego bieguna biografii, które dziś budzi największe zainteresowanie, czyli tego, co wiąże się z biologiczną, fizyczną i metafizyczną materią życia podmiotu przedstawienia. A tym podmiotem jest oczywiście nasza wybitna poetka. I proszę Państwa, takie jest nasze widowisko. Pierwsze, powtarzam, tego typu zdarzenie teatralne na antypodach w języku polskim. Ofiarowane Polonii Wiktoriańskiej, jak na razie, przez teatr prób miniatura imienia Jerzego Szaniawskiego w Merwie. Jest to absolutna, podkreślam, twórcza własność tego teatru, począwszy od pomysłu, scenariusza i realizacji scenicznej. Od tego wieczoru staje się również własnością nas wszystkich. No i umarła. Cicho umarła. Podobno poszła spać, jak zwykle wieczorem i już się nie obudziła. Bez szumu, bez hałasu, jakby nie chciała, żeby tę śmierć ktoś zauważył.
Panią, która to godzina? Panienka, prawie południe. Który to dzień zapomniała na śmierć. Niech pani wypluje to słowo śmierć. Przecież mogła jeszcze pożyć. Ja jej nie znałam, ale żebym jej śmierci życzyła. O kim państwo rozmawiacie? Doprawdy jestem tak zaganiany, że nie rozumiem, co się dziś dzieje na tej ulicy. Wypadek jakiś czy co? No jeżeli śmierć wielkiej poetki nazywa pan wypadkiem, to się z panią zgadzam. Ten, jak pan mówi wypadek, zdarzył się dokładnie 8 dni temu. 1 lutego. Teraz pan kojarzy? A, mówi pani o staruszce, Szymborskiej. Mówię o poetce, laureatce Nagrody Nobla w kategorii literatury. Mówię o Wisławie Szymborskiej. Różnie o niej mówili. Wielu sądziło, że była komunistką. Kochała się w takim żarliwym komuniście, też poecie. Pamiętam ją z Krupniczej 22. Była bardzo piękną dziewczyną, z dobrego domu i komunizmu jej się zachciało. Co prawda, to prawda. Młoda była, wojnę przeżyła, chciała lepiej żyć. Wierzyła. Nie słuchała starszych. Zakochała się, wyszła za mąż, za poetę. Propagatora nowy idei szczęścia na ziemi. Kiedy się ma 20 lat, to wszystko jest możliwe. W tym wieku jest się nieśmiertelny. Uwierzyła, że po hitleryzmie jest szansa na dobre i godziwe życie w socjalizmie z czerwoną gwiazdą, sierpem i młotem w bliskim tle. A ja słyszałam, że zbuntowała się przeciwko ojcu i proboszczowi z własnej parafii. Nie chciała chodzić do kościoła. A co też pani opowiada? Ona, ojciec jej zmarł na atak serca jeszcze przed wojną. Ona ojca kochała histerycznie. Jak mogła się zbuntować? To nie tak. To nie tak. Ona i kilku innych młodych krakowskich poetów nie chcieli umierać pod kulami. Oni uważali, że poeta musi przeżyć wojnę, żeby dać świadectwo prawdzie. Różnili się od warszawskiej grupy poetów, którzy uważali, że są skazani na śmierć przez przeznaczenie. Tak przeszli do legendy i mitu pokolenia Kolumbów. Daj pan spokój, nie o powstaniach tu mowa. My zawsze musimy o polityce. Panowie, przestańcie! Przecież dziś jej pogrzeb. Pogoda piękna, śnieżek pruszy. Prosiła bez rozgłosu, a tu tysiące. Na Rakowicki chciała, do grobu rodzinnego. Księdza nie chciała, dziwna była, w Boga nie wierzyła. Kto ją tam wie, co jej w sercu grało? Od młodości się ze sobą kłóciła. Przecież tylko raz jeden ślub wzięła z tym Adamem, żarliwym komunistą. Zawrócił jej w głowie tym czerwonym szczęściem. Mówi pani o poecie, Adamie Łotku. To był ideowy komunista. Walczył z Niemcami w partyzantce i był nawet postrzelony w oko. Tuż po wojnie opiekował się młodymi poetami w Krakowie. Wierzył w socjalizm i Stalina. Przejechał, otrzeźwiał i prasnął legitymacją partyjną w roku 57. Trzeba było mieć odwagę, dostał bez środków do życia. Już był rozwiedziony z Szymborską. No właśnie. Ta nasza laureatka Nogra do odwilży popełniła kilkanaście wierszy ku chwali, ku chwale ojczyzny ludowej. Ależ panowie, tylko niewielu rozumiało, co jest naprawdę grane. To bardzo jakieś ręki. Mówcie, co chcecie, ale jeden z tych wierszy poraża wiarę w geniusz poza czerwonej rewolucji. Czy mówi pan o tym wierszu na śmierć Stalina? Tak, ja nie pamiętam tytułu, ale wolę ten emocjonalny krzyk bólu młodej, niedoświadczonej dziewczyny niż tą poddańczą kantatę Broniewskiego, którą mieliśmy w lekturze. Kochani, kochani, przecież prawie cała Europa płakała po zgonie wybawiciela ludzkości. No kto płakał, to płakał. Ja tam nie pamiętam, żebym płakała. Za mała byłam. Ale pamiętam, że mi ojciec kupił loda na patelnię. Niech to jest pewne. Tyle lat mieszkała na Krupniczej, w tym słynnym kołchozie dla pisarzy z całej Polski, tuż po wojnie i potem.
Był to pomysł poety, kapitana Adama Warzyka, który wszystkich zagnieździł w jednym budynku, jak w depcze. Stacjonowali tam żołnierze sowieccy, tuż po wyzwoleniu Krakowa. Ale numer! No w Krakowie to się nic nie ukryje. Nieboszczka mieszkała w dwóch pokojach po Gałczyńskim. On tak kochał tę swoją Natalię, że się rozpił na Anę. No ale poeta genialny! W jednym z tych pokoi to mrożek z Ferdegenem Kankana tańczyli. To wszystko mała pestka. A pamiętacie państwo tą aferę z rakówkami ciężmi, co ich koniecznie chcieli oskarżyć za zbiegostwo na temat kapitalizmu? Odpuścili tych pisarzy z Krakowa jak małe dzieci. Uwierzyli taką podpuchę i podpisali protest, żeby ukarać się. Ona też podpisała, jak ta głupia. No tak, podpisała, ale była jedyną, która zaprotestowała i nie podpisała tego, co później ogłoszono w prasie, w radio i... Na całe szczęście ona stali i wyroku nie wykonała. Ludzie, no ja jestem młodą dziewczyną i młodą matką, ale nie mogę pojąć, że w dniu pogrzebu o takich rzeczach rozmawiać. No przecież laureaci Nobla nie odnoszą się na promieniu. I poezja jest tak ludzka, że aż boli. Za co jej tę nagrodę Nobla dali? Za te kilka tomików. Wierszy? To ich tam zrozumie. Szymborskiej dali, a Herbertowi nie. A wie pani, że Czesław Miłosz, który jadł zupki u pani Wisławy, to współczuł jej tej nagrody? To on wiedział z własnego doświadczenia, że to krzyż trudny do udźwignięcia. W ostatnich latach byłam sąsiadką Wisełki. Tak ją wszyscy nazywali. Ona kochała krzak bzu, podarowany jej przez ostatniego mężczyznę jej życia. Ten krzak bzu zamienił się później w dorodne drzewko i zaglądał do okien jej nowego mieszkania, też krytki przez balkon. Jak go pamiętam, wysoki, szczupły, blondyn w okularach. Rzadko się odzywał, tylko tak patrzył dziwnie, prosto w oczy. Raz kiedyś łowiłem z nim ryby. Milczył, ale na rybach i grzybach znał się niesamowicie. A ja słyszałem, że rozbijał wszystkie śrubki, jakie mu będzie palił. Ktoś mi powiedział, że to był wybitny pisarz. Podobno takie krótkie opowiadanie pisarze. Absolutnie fantastyczne. Był wakar. Oni go torturowali, ale się nie dał. Cały Kraków go znał. No i część Polski. Oni się znali z Wisławą. Zrobił na niej ogromne wrażenie. Ale to nie była Wisława dla Kornela tuż po wojnie do połowy lat 60. Kiedy to poetka wystąpiła z pani. Lepiej późno niż wcale. Zrobiła to na znak protestu przeciw aresztowaniu tego filozofa, co był bardzo za, a potem do końca życia nawet przeciw. Tak, tak. To mi mówiono na studiach. Był legendą wśród studentów, profesor Leszek Kołachowski. No to jego na całe szczęście wyrzucono z partii. Tak, a ona została bez środków do życia, ale nigdy się nie skarżyła. Była nareszcie wolna. I zakochane. Kochanieńka, dobrze pani mówi. W Krakowie wszyscy ją znali. Lubiła wypić kieliszeczek wódeczki, paliła papierosy, chyba za dużo paliła. Lubiła dym z papierosa. Tak, Śnieżka, ale ostrożna, tak mówią. Tak, zapłaciła ogromną cenę za swoją wiarę w ideę komunizmu z ludzką twarzą. Nie tylko ona, całe pokolenie. Niech pani da spokój. Każdy coś przeżył czy przeżywa. Im się dłużej żyje, tym więcej na plecach i w głowie. Na plecach cienie zmarłych, w głowie coraz więcej pytań o nas sam. Takie życie. Ładnie dzisiaj. Słoneczko i śnieżek. Wcale nie żałownie, radośnie. Wie pan, raz się człowiek rodzi, raz umiera. Jak już umarł, to wolny i wyzwolony.
Prawdziwa młodość święci się nie boi. Ja tam się boję. Za młoda jestem, żeby myśleć, że jest tam, nigdzie. Ja mam małe dziecko, mam dla kogo żyć i chcę żyć. I pani Sława myślała podobnie. Darowała nam wiersz nic dwa razy. Niedługo przed śmiercią mówiła pani, że miała długie, ciekawe życie i szczęście do ludzi, do przyjaciół. Była pani za to wdzięczna losowi i pogodzona z tym, co miało się stać. Ciekawe, co pani teraz robi. Zakładała pani, że w wersji pesymistycznej będzie pani gdzieś siedzieć przy stoliczku i pisać dedykację. A wersji optymistycznej? No cóż, w niebie jest podobno pani ulubiona Ella Fitzgerald. Więc pewnie słucha je pani teraz, paląc papierosa i pijąc kawę. Ale równocześnie, na szczęście dla nas, wciąż może być pani z nami. Zostawiła nam pani sporo do czytania. I sporo do myślenia. Zastanawiam się, co by pani powiedziała na to wszystko. Pewnie podejrzewałaby pani, że ci wszyscy ludzie są tu przypadkowo, że tylko ich coś zatrzymało w drodze na mecz. Modliła się do Boga, modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. Udało jej się prawie do końca żyć we własnym rytmie dni i nocy, pracować, spotykać się z przyjaciółmi. Miała jej sporą gromadkę wiernych, zawsze gotowych dla niej, dla Wisławy. Mimo tętniaka aorty nie przestała palić papierosów i pić małej wódeczki. I pisać wierszy. Ostatni w styczniu zeszłego roku. W najlepszym razie będziesz mój wiersz uważnie czytany, komentowany i zapamiętany. W gorszym przypadku tylko przeczytany. Trzecia możliwość. Wprawdzie napisany, ale po chwili wrzucony do kosza. Masz jeszcze czwarte wyjście do wykorzystania. Znikniesz nienapisany, z zadowoleniem mrucząc coś do siebie. Szymborska, słucham. Congratulations!
Gratuluję panu serdecznie i oficjalnie powiadamiam, że w dniu 3 października 1996 roku dostała pani Nagrodę Nobla. Nie wiem, co zrobić w tej trudnej sytuacji. W tarczy uciec nie mogę, bo zimno i pada deszcz. Słuchaj, czy jest
przestać gadać głupstwo. Naprawdę, ty jesteś chłopak, a ja jestem płotka, to nie mam o czym mówić, ale dziękuję ci ogromnie. Wiesławo? Tak. Muszę ci powiedzieć jedna rzecz. Powiedziała Karol, jak to dobrze, że ja nie muszę znosić tego, co tak. będzie musiała znosić Wiesławo. Tak. Ja wiem o tym i ja nie wiem, ja w ogóle nie mam mechanizmów obronnych, wiesz, zupełnie, bo ja jestem nastawiona na kameralne życie. No oczywiście. Ojej, więc to będzie bardzo ciężkie i już, ja już właściwie zachrypłam nawet. I czeka ciebie jedna rzecz, która dla mnie była osobiście tak? koszmarem. Tak, napisanie przemówienia w akademii. Tak. Więc ja wiem, to będę miesiąc układała to chyba. Bo w ogóle nie mam na razie pojęcia, o czym będę mówiła, ale na pewno o tobie. Ale Wiesławo, to się stało, jest bardzo dobre, dlatego że to potwierdza nasze twierdzenia o pozycji polskiej poezji. Tak, no więc ja tylko w ten sposób mogę to ująć. Natomiast wiem, że Płotka rozmawia ze Szczupakiem i na to nie ma rady, słuchajcie. Tak, no naprawdę. Kochana Wisławo. Tak, ja to wiem. Kochana Wisławo, jedna rzecz, która jest u ciebie cudowna, że ty jesteś naprawdę niezrozumiała. I to jest wspaniałe. Bo ja nie mam powodu. No dobrze, to Wisławie, bardzo ci dziękuję, że popatygowałeś się. I takie słowa to jest miód na serce. Dziękuję ci bardzo. Jestem poważnie zmęczona ciągłą obecnością mediów w pensjonacie i w moim pokoju. Jak wszyscy moi znakomici poprzednicy, również i ja nie mam wprawy w odbieraniu Nagrody Nobla. Dlatego też do radości spowodowanej tak wysokim wyróżnieniem dołącza się zakłopotanie. Wiem, że co najmniej jeszcze dwóch arcyświetnych polskich poetów na tę nagrodę zasługiwało. Wolę więc myśleć o wyróżnieniu mojej twórczości jako uznaniu dla całej współczesnej poezji polskiej, która, jak się okazuje, ma coś ważnego do powiedzenia całemu światu. Poeta i świat. Podobno w przełowieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już poza sobą. Ale czuję, że i następne zdania będą trudne. Trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego. Ponieważ mam mówić o poezji. Na ten temat wypowiadałam się rzadko, prawie wcale. I zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że nie robię tego najlepiej. Dlatego mój opis nie będzie zbyt długi. Wszelka niedoskonałość lżejsza jest do zniesienia, jeśli podaje się ją w małych dawkach. Najgorzej z poetami. Człowiek siedzi przy stole albo leży na kanapie, wpatruje się nieruchomym wzrokiem w ścianę albo w sufit. Od czasu do czasu napisze 7 wersów, z czego jeden po kwadransie skreśli i znowu upływa godzina, w której nic się nie dzieje. Wspomniałam o natchnieniu. Na pytanie, czym ono jest, jeśli jest, poeci współczesni dają odpowiedzi wymijające. Niełatwo wyjaśnić komuś coś, czego się samemu nie rozumie. Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi ciągle powtarzać sobie nie wiem. Każdym utworem próbuje na to odpowiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, ogarnia go wahanie, już zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest to odpowiedź tymczasowa, i absolutnie niewystarczająca. Wszyscy używamy określeń zwykłe życie, zwykły świat, zwykła rzecz. Jednak w języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne
i normalne jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko niczyje na tym świecie istnienie. Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo do roboty. Nigdy nie marzyła mi się sława, więc nie dam się przerobić z osoby na osobistość. Pewna poetka, uczczona noblem, drzwi do mieszkania zabarła z koblem. Zamiast lecieć do Sztokholmu, na cyplu skryła się Bornholmu, szepcąc: to nie mój problem. Słynna globtroterka imieniem Wisełka całe życie śniła o wyprawie do Ełka. Wreszcie pakuje kufry, drzwi domyka z koblem. Wtem patrzeć sprytni Szwedzi nagrodzili ją noblem, więc do Sztokholmu musi. A Ełk, cały Ełk łka. Była w Krakowie pewna piękna Saffo, co nie lubiła dawać autografo. Dzięki szczęśliwemu trafo zrozumiała swe gafo, a wtedy pozwoliła nawet fotografo. Napisałam wybitny wykład w historii Nobla. Bardzo jestem tym zmartwiona. Ja w ogóle mam skłonności do aforyzmu i skrótowości. I to jest już chyba nieuleczalna sprawa. Nie umiem pisać przemówień. Nie mam do tego talentu, zupełnie. To było tak. Pisałam na takich malutkich karteczkach. Pisałam, tu coś skreślałam. Także nie miałam w ogóle pojęcia, ile mi tego wyszło. Potem, przez kilka dni, bałam się przepisywać na maszynę, bo ja piszę ręcznie, a dopiero później korzystam z komputera. Po przepisaniu wyszło 6,5 stron, ani linijki więcej. Jeżeli pozwolono nam wybierać, zastanawialiśmy się chyba długo. Proponowane ciała były niewygodne i niszczyły się brzydko. Godziliśmy się na śmierć, ale nie w każdej postaci. Pociągała nas miłość. Dobrze. Ale miłość dotrzymująca obietnic. Każdy chciał mieć ojczyznę bez sąsiadów i przeżyć życie w przerwie między wojnami. Nikt z nas nie chciał brać władzy ani jej podlegać. Nikt nie chciał być ofiarą własnych i cudzych złudzeń. Nie było ochoty i słów do tłumów, pochodów, a już tym bardziej do ginących plemion. Bez czego jednak dzieje? Nie mogłyby się w żaden sposób toczyć przez przewidywane wieki. Jej twarz, dłonie, ją całą rzucano co parę godzin w światła wszystkich telewizorów świata. Jak długo to potrwa? Zastanawiałam się, patrząc przy śniadaniu na jej ściągniętą twarz, gdy na sekundę uwierzyła, że nikt na nią nie patrzy. Już zupełnie nie śpię, nawet na proszkach. Tak, poskarżyła mi się niczym zmęczone dziecko i zaciągnęła się łapczywie
mrużąc oczy, trzecim w ciągu tych paru chwil papierosem. Jutro król poprosi mnie o rękę, bo mam już posag. Co trzeba? Trzeba napisać podanie, a do podania dołączyć życiorys. Bez względu na długość życia, życiorys powinien być krótki. Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. Zamiana krajobrazów na adresy ich chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. Z wszystkich miłości tylko ślubna, a dzieci tylko urodzone. Ważniejsze, kto ciebie zna, niż kogo znasz. Podróże tylko jeśli zagraniczne, przynależność do czego, ale bez dlaczego, odznaczenia bez za co. Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał i omijał z daleka. Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, pamiątkowe bukiecie, przyjaciół i sny. Raczej cena niż wartość i tytuł niż treść. Raczej już numer buta niż dokąd on idzie ten, za kogo uchodzisz. Do tego fotografia z odsłoniętym uchem. Liczy się jego kształt, nie to, co słychać. Co słychać? Łomot maszyn, które mierą pakiet. Przez całe życie wklejałem fotografie. Miałem takie przyzwyczajenie od dzieciństwa. Tylko w więzieniu po wojnie nie wklejałem. Nie pozwolili. Do czego to podobne, aby porucznik AK wklejał zdjęcia? Mam tych albumów kilkanaście. Kawał historii. Uwielbiam łowić ryby i zbierać grzyby. Wisełkę poznałem osobiście dopiero w roku 1966, po rzuceniu przez nią legitymacji partyjnej. Wisławę oburzyło aresztowanie Leszka Kołakowskiego. Za jednym zamachem partia straciła dwie znamienite postaci ze środowiska inteligencji polskiej. Wisełka szybko przywykła do życia ze mną. Traperem w rozpiętej flanelowej koszuli i w słomkowym kapeluszu. Wisełka wyglądała w terenie jak gdyby z innej bajki. Ja na ziemi, przed namiotem, Wisełka na składanym krzesełku, spodnie typu sycylijki, sięgające do połowy łydek, sandałki na obcasie, na głowie takir, chusteczka związana pod brodą, by się takir nie zmierzył. Ufała mi i nie bała się pływać ze mną kajakiem po jeziorach. Pamiętam Wisełkę, kiedy po raz pierwszy wsiadła ze mną do kajaka. Miała na sobie elegancką, białą, wizytową sukienkę spiętą pod szyją broszką. Siedzi w kajaku, trzyma wiosła, ale nie wiosłuje. Jak miałem coś do niej powiedzieć,
musiałem się głęboko pochylić. Taka była krucha i malutka przy mnie. Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazd, będziesz na mnie czekać. Ty właśnie ty będziesz moją damą. Ty, ty, tylko ty będziesz moją panią. Będą ci grał skrzypce i pan, będą ci grał wiarzem i nam krzew, liść, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy. Pierwszy raz zobaczyłam Kornela gdzieś w roku 1946 albo 7. Nie pamiętam już, gdzie to było, ale pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił. Pomyślałam, Boże, jaki piękny mężczyzna, opalony, kolorowy, w niebieskich, wypłowiałych spodniach i w koszuli, w takim cudownym, żółtym, rozbielonym kolorze. Wtedy nie było jeszcze mody na dżinsy. Siwiejący blondyn. Przez wiele lat patrzyliśmy na siebie tylko z daleka. Kiedy przeczytałam zbiorek opowiadań Kornela Dziewczyna z lalką, czyli o potrzebie smutku i samotności, pomyślałam, to zupełnie jak ja. Ja też potrzebuję smutku i samotności. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los, zbliżał ich i oddalał. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowaniu. Był może pewnej nocy jednakowy sen. Natychmiast po zbudzeniu zamazany. Dałam temu wierszowi tytuł Miłość od pierwszego wejrzenia. Byłem jeszcze małym chłopcem, kiedy zmarła moja matka. Wychowywał mnie ojciec. Co wiem o moim ojcu Kornelu? Niewiele. Mój ojciec w czasie okupacji organizował podziemne życie literackie. To wiem od ludzi. Moja matka, Maria Jarema, bardzo pięknie malowała i rysowała. Mojego ojca w 1944 aresztowało gestapo. Mój ojciec nigdy na ten temat ze mną nie rozmawiał po wojnie. Im mniej wiesz, tym lepiej. Mawiał. Tylko niewielu znało jego przygodę okupacyjną. Żołnierz kampanii wrześniowej, wzięty do niewoli, uciekinier z obozu jenieckiego, udział w konspiracji, uwięzienie na Montelukich, więzień w obozach Grossfalsen i Oranienburg. Wspaniały znawca natury, zwłaszcza ryb, grzybów, motyli i wszelkiego typu śrubek. Bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem Wisławę u boku Kornela. Znałem ich obydwoje. Robili na mnie wrażenie melancholijnych samotników. Razem pasowali do siebie jak męski i żeński liść miłożębu. Stanowili organiczny związek, jedność i całość. Ojciec od dzieciństwa uczył mnie takich słów jak prostota, zwięzłość, dyskrecja, wyciszenie, dystans, codzienność, tradycja, czyli staroświeckość. Wypisz, wymaluj,
cały Kornel. O mój tutaj spotkany, tutaj pokochany, już tylko się domyślam, z ręką na twoim ramieniu, ile po tamtej stronie pustki na nas przypada, ile tam ciszy na jednego tu świerszcza, ile tam braku łąki na jeden tu listeczek szczawi. A słońce po ciemnościach jak odszkodowanie w kropli rosy, za jakie głębokie tam susze. A mnie tak się złożyło, że jestem przy tobie. I doprawdy nie widzę w tym nic zwyczajnego. Myślę, że dopóki byłam w partii, nic między nami nie mogło być możliwe. Znaliśmy się od wielu lat z widzenia. A potem nam błysnęło i przeleciała między nami iskra. Kiedy to się stało? Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi, pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani, że tak się stać musiało. W nagrodę. Za co? Za nic. Spójrzcie na tych szczęśliwych, gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją obraźliwie, jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A te ich ceremonie, ceregiele, wymyślne obowiązki względem siebie. Wygląda to na rozmowę za plecami ludzkości. Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą myśleć o niej jak o skandalu z wysokich sfer. Kornel był zdania, że płotka ma taką samą rację bytu, jak pożerający ją szczupak. W stosunkach międzyludzkich nie przepadał za szczupakiem. Wolał płotki. Ja tak samo. Kornel odszedł z tego świata 28 lutego 1990 roku. Odszedł, ale jego dusza znalazła miejsce i posłanie w kotach, które ubóstwiał. Był namiętnym kociarzem. Pokochałam jego kotki, Kizie i Misie. Napisałam taki wiersz: kot w pustym mieszkaniu. Bo jak inaczej zamknąć własną rozpacz po stracie najbliższego człowieka? Byliśmy ze sobą 23 lata. Nie mieszkaliśmy razem, nie przeszkadzaliśmy sobie, bo to byłoby śmieszne. Jedno pisze na maszynie i drugie pisze na maszynie. Byliśmy koni, które całują obok siebie. Czasami nie widzieliśmy się nawet 3 dni z rzędu. On łowił ryby. Ja zbierałam grzyby i jagody. Nigdy więcej nie pojechałam nad jeziora, nad którymi bywałam z Kornelem. Nigdy więcej. To takie pożegnanie widoka. Na tyle cię przeżyłem i tylko na tyle, żeby myśleć tak.
Legendarny agres Krupnicza 22. Zapamiętana postać kapitana Ludowego Wojska Polskiego, poety Adama Warzyka. To on wpadł na pomysł zakwaterowania pisarzy polskich ocalałych po okupacji na stacji po żołnierzach sowieckich. Ta nowa Polska przybiera dziwne oblicze. Ale ludzie się cieszą wolnością. To dopiero początek drogi do socjalizmu. Zakładają nowy tygodnik literacki, Walka Młodych. Redaktorem naczelnym zostaje Adam Włodek. Młody, żarliwy komunista, były partyzant, poeta. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś do mnie, koleżanko? Ja żadna koleżanka. Mam na imię Wisława. Wisława Szymborska. Z czym do mnie? Z wierszami. Słyszałam, że tutaj jest szansa dla młodych poetów. Młodych poetów tuż po wojnie. Pokażcie te wiersze. Wszystko? Tak, wszystko. Pozwólcie, że ja przejrzę to jutro. Dziś jestem potwornie zapukany. Pozwalam. Do widzenia. Koleżanko, nawet nie zostawiliście adresu. Wierzyłam, że idzie nowe, lepsze, żywe, szczęśliwsze. Jak mogłam nie wierzyć? Miałam tylko 22 lata. Gdyby odrzucono moje pierwsze wiersze, być może próbowałabym jeszcze prozy. Ale gdyby mi tego pierwszego, słabiutkiego wiersza nie przyjęto, z pewnością zrezygnowałabym.
zrezygnowałabym z poezji. Takie przynajmniej miałam wtedy uczucie, że idę po raz pierwszy i jeśli mnie przyjmą, w ostatni. Wiersze są słabe, słabiutkie. Niczym się nie wyróżniają. Nie można tego drukować. Ale coś w tym jest, tylko co? Dziewczyna taka pełna żaru, serca, miłości, wartości, a... Zginęła jak kamień wolny, nawet nie ma do niej adresu. Jakby się ten pasiemiec poskracało, to jeden by może usiadł z tego cało. Coś wyciąć, dodać, parę fragmentów. Tytuł już mam. Nasz łup wojenny. Co z tego, że zapożyczono z tej Wisławy, ale dobre. To myśl taki tomik młotych. Coś z tego da się wykroić. Ja temu tytuł szukam słów. Biorę słowa potoczne. Ze słowników kradnę. Mierzę, ważę i badam. Żadne nie odpowiada. Bezsilna nasza mowa, jej dźwięki nagle ubogie. Chcę, niech jedno słowo krwią będzie nasycone. Niech jak mury kaźni pomieści w sobie każdą mogiłę zbiorową. Zakochany w Wisełce redaktor naczelny Adam Głodek drukuje jeszcze 4 wiersze młodej poetki. 20 lat później tylko jeden z nich znajdzie się w tomie wierszy wybranych. Świat mieliśmy wtedy na wyrywki. Był tak mały, że się mieścił w uścisku dwóch rąk. Tak łatwy, że się dawał opisać uśmiechem. Tak zwykły. Jak w modlitwie echo starych praw. Nie witała nas historia zwycięską fanfarą. Oczy sypnęła brudny piach. Przed nami drogi dalekie i ślepe, zatrute studnie, gorzki chleb. Nasz łup wojenny to wiedza o świecie. Jest tak wielki, że się mieści w uścisku dwóch rąk. Tak trudny, czy się daje opisać uśmiech, tak dziwny, jak w modlitwie echo starych praw. Studiów nie skończyłam. Wszystko przecież miał wyjaśniać marksizm. Przerwałam naukę, bo już wtedy musiałam zarabiać na życie. Jakiej poezji dziś trzeba? Pytano. Odpowiedział Adam Głodek. Literatura, jak trafnie stwierdził ze Stalin, powinna być proletariacka w treści, a narodowa w formie. Była młoda, podobno ładna, naiwna. Szczęśliwa, że żyje, że pisze wiersze. Wierzyłam po raz pierwszy i ostatni w ideologię systemu. Dziś wiem, że poeta nie powinien wierzyć w żadną ideologię. Nawet ideologię. Wiecznego zbawienia. Dużo zależy od tego, jakich ludzi spotykamy na swojej drodze. Przyjmowaniem do partii zajmował się Adam Kolewka. Łapał kogo się da. To on mnie skusił. Każdy ma takiego diabła, na jakiego sobie zasłużył. Kto pamięta białego gołębia, mistrza Picassa? No, kto? Ten gołąb przekonał miliony ludzi na całym świecie, że pokój może być zaprowadzony za pomocą żelaznej kurtyny, pól minowych i drutów kolczastych. Ja też w tego gołębia wierzyłem. Do czasu! Szybciej przejrzałem ja, żarliwy komunista, od politycznie bezradnej zełki.
Ona mi wierzyła. Kochała mnie. Została moją żoną. W redakcji dopadła nas wiadomość o śmierci Stalina. Ta wiadomość wtedy po oczach. Pożegnałam go wierszem. Napisałam ten wiersz ze szczerego serca. Tego się nie da dzisiaj zrozumieć. Tytuł prosty jak sztylet wenecki. Ten dzień. Jeszcze dzwonek. Ostry dzwonek w uszach brzmi. Kto u progu? Z jaką wieścią? I tak wcześnie. Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie. Nie podejdę. Nie otworzę drzwi. Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów, brak pewności jest nadzieją. Towarzysze milczą. Wiedzą, że to, czego nie chcę słyszeć, muszę czytać z pochylonych głów. Jaki rozkaz przekazuje nam na sztandarze rewolucji profil czwarty? Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty. Wzmocnić warty u wszystkich bram. Oto partia, ludzkości wzrok. Oto partia, siła ludów i sumienie. Nic nie pójdzie z jego pracy w zapomnienie. Jego partia rozgarnia mrok. Ja wtedy wierzyłam, że komunizm to zbawienie dla Polski i ludzkości. I byłam pewna, że to ja mam rację. Był taki jeden starszy pan, znany pisarz, nawet trochę mnie podrywał. Któregoś dnia z tamtych dni zadał mi pytanie. A czy jest pani pewna, że jest po dobrej stronie? Od tego pytania zaczęło się moje odchodzenie. Wcześniej nikt mi nie powiedział, że może idę niewłaściwą drogą. Włodek też nie. On wierzył żarliwie. Poeta nie powinien nigdy zakochać się w ideologii. Nie powinien służyć żadnemu systemowi. Jedyną wiarą poety powinna być wiara nadziei, że jego wiersze zapadną w pamięć innych ludzi, że staną się ich własnością. Ja tej pokusie białego gołębia niestety uległam. Byliśmy małżeństwem niespełna 6 lat. Małżeństwem z Krupniczej 22. Rozstaliśmy się w zgodzie, bez wzajemnych pretensji. Rozstaliśmy się w przyjaźni. Ja, żarliwy komunista, przestałem być żarliwym stalinistą po tym, jak rozwiązano pismo po prostu. Wtedy jeszcze wszystkim wydawało się, że socjalizm realistyczny może mieć ludzką twarz. Ja wiedziałem, że nie może. Nie jest w stanie. Był październik 57 roku. Wystąpiłem z partii. Miałem dość. Najpierw minie nasza miłość. Potem 100 i 200 lat. Potem znów będziemy razem. Komediantka i komediant, ulubieńcy publiczności, odegrają nas w teatrze. Mała farsa z kupletami, trochę tańca, dużo śmiechu, trafny rys obyczajowy i oklaski. Thank you.
Ba, gdyby nie ten smutek, to poczucie winy, to może nawet nie żałowałabym doświadczeń tamtych lat. Bez nich nigdy bym tak naprawdę nie wiedziała, co to takiego wiara w jakąś jedyną słuszność. I jak łatwo jest wtedy nie wiedzieć tego, czego się wiedzieć nie chce. Należałam do pokolenia, które wierzyło. Ja wierzyłam. A kiedy przestałam wierzyć, przestałam pisać takie wiersze. Po wojnie wydawało nam się, że to, co się dzieje, jest lepsze. Byliśmy w pewnym sensie bardzo głupi i naiwni, czego najjaskrawszym przykładem jest wpuszczenie pisarzy krakowskich włącznie ze mną. Oskarżanie biskupa Kaczmarka i księży krakowskich o szpiegostwo na rzecz kapitalizmu amerykańskiego. Daliśmy się wpuścić w studnie bez dna, ale też gardziliśmy rzeczami materialnymi. Nie chodziło nam o urządzanie się, o posady, kariery. Marzyliśmy o rzeczach wielkich, chociaż wszystko to było podszyte tym, czego nie chciało się wiedzieć. Zrozumiałam to po wielu, wielu latach. Wypełniałam swoje wierszowane zadania z przekonaniem, że robię dobrze. Jest to najgorsze doświadczenie w moim życiu. Ważniejsze jest to, jak się wychodzi z takiego zaułka, nie jak się do niego trafia. Każdy z nas, zwłaszcza we wczesnej młodości, może popełnić błąd. A Wisława Szymborska ze swojego błędu wyszła wspaniale. W całej jej późniejszej twórczości znajduje nigdy nie gasnące echo tego błędu. Była osobą i pisarką sprawioną prawdy i uczciwości intelektualnej. I to, że zawiodła za młodu, stało się dla niej wielką nauką. Zbudowała całą swoją dojrzałą twórczość na przemyśleniu tamtych lat, tamtych wierszy, których nigdy nie chciała wznowić. Nic darowane, wszystko pożyczone, tonę w długach po uszy. Będę zmuszona sobą zapłacić za siebie, za życie. Oddać życie. Tak to już urządzone, że serce do zwrotu i wątroba do zwrotu i każdy palec z osobna. Za późno na zerwanie warunków umowy. Długi będą ściągnięte ze mnie wraz ze skórą. Chodzę po świecie w tłumie innych dłużników. Na jednych ciąży przymus spłaty skrzydeł. Drudzy, chcąc, nie chcąc, rozliczą się z liści. Po stronie winien wszelka tkanka w nas, żadnej rzęski, szypułki do zachowania na zawsze. Spis jest dokładny i na to wygląda, że mamy zostać z niczym. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie, kiedy i po co pozwoliłam otworzyć sobie ten rachunek. Protest przeciwko niemu nazywamy duszą. I to jest to jedyne, czego nie ma w spisie. Najlepszymi w szkole świata.